przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, zanim jeszcze panu radnemu udzielę głosu, to ja pozwolę sobie skorzystać z tego przywileju i zapytać. Szanowni Państwo, ostatnio również, tak jak tu pan przewodniczący Komisji Budżetu mówił, w mediach słyszeliśmy, że otrzymaliśmy jako powiat z rezerwy ogólnej budżetu państwa dofinansowanie na karetkę. Czy już przyszło jakieś pismo od wojewody informujące o wpływie, o tych, że te środki są nam przyznane, czy też nie? Bo tam niestety, ale też jest krótki termin rozliczenia tego zadania, żebyśmy zdążyli później to wykonać, bo karetka też jest jakiś czas budowana, a z tego, co wiem z poprzednich lat, jak inne samorządy dostawały takie środki, to musiały najpóźniej do 20-21 grudnia mieć karetkę odebraną, rozliczone to wszystko i przekazać protokoły odbioru do wojewody. Więc żeby później nie było takiej sytuacji, że gdzieś nam termin uciekł i 500 tysięcy poszło. No panie radny, no ja mogę tylko powiedzieć tak, że no te pisma zewnętrzne nie są od nas zależne. My decyzje mieliśmy już dawno rzeczywiście i nawet się dzisiaj urzędnicy mnie pytali, czy to są drugie dotacje, które do nas dostaliśmy na konkretne. Dziś przyszło pismo, jeszcze nie miałem okazji się z nim zapoznać, ale dziś dopiero wpłynęło pismo. Tak, przed sesją. Ja bym nawet prosił, jeżeli będzie taka konieczność, żeby zorganizować sesję nadzwyczajną, żeby to po prostu do budżetu wprowadzić, jeżeli istnieje taka konieczność, czy możecie wprowadzić bez? Nie możecie, tak? Więc, bo może później ta zrobienie takiej karetki trwa, tak? Więc żeby nie było sytuacji, że później będzie nerwówka. Proszę bardzo, panie radny. Dobrze, pierwsze takie pytanie. Na Komisji Edukacji rozmawialiśmy o wielu sprawach, jedna kwestia mi umknęła, a mianowicie zabezpieczenie dachu na budynku byłego MDK-u tutaj na ulicy Mościckiego. To jest taki problem, który się ciągnie już nawet nie tygodnie, nie miesiące, ale pewnie lata. Z tego co wiem, ta woda tam po prostu cieknie i następuje erozja tych pomieszczeń, które są poniżej. Jest takie pytanie, czy no w najbliższym czasie, jeszcze teraz, kiedy jest powiedzmy dobra pogoda, ten dach zostanie naprawiony, bo jest taka po prostu potrzeba, żeby ten nasz majątek nie niszczył. To jest pierwsze pytanie. Druga sprawa, kiedyś pytałem pana starostę już ładnych kilka miesięcy temu odnośnie budowy ośrodka lub też oddziału, stworzenia oddziału dla osób uzależnionych. Uzyskałem taką odpowiedź, że koncepcja dotycząca tej kwestii pojawi się na pewno do końca lipca tego roku. Mamy dzisiaj sierpień, dlatego też pytam, czy coś w tej materii zostało zrobione, jakie są po prostu propozycje na przyszłość, tak żeby można było ruszyć, czy to z budową, czy z adaptacją pomieszczeń na rzecz oddziału dla tych osób uzależnionych. Trzeba pamiętać, że sporo osób dzięki takiemu leczeniu udaje się uratować. To jest nie tylko szczęście osoby, ale szczęście całych rodzin. I warto zainwestować pieniądze właśnie, dokładnie rzecz biorąc, w taką inicjatywę. Kolejna taka drobna sprawa, ale jakże taka no, męcząca, bo już pytam pewnie po raz trzeci na przestrzeni roku. Miało to zostać zrobione. Mówię tutaj o odmalowaniu niedużego fragmentu płotu przy domu dziecka Słoneczko na ulicy Nowowiejskiej. Jak było, tak jest. Jakieś pieniądze nawet tutaj były przeznaczone, ale nie wiem czy pod tym kątem. Parę litrów farby. To jest tylko kwestia pewnie dzisiaj telefonu czy decyzji, żeby coś takiego zrobić. Jak Państwo będziecie jechać, to zobaczycie sami, o który fragment tego płotu chodzi. I podobna sytuacja dotyczy ogrodzenia tego budynku TCZ-u, który znajduje się na ulicy Niskiej. No, to wygląda to dramatycznie, obskurnie. Ja sądzę, że też te kilkaset złotych powinno się znaleźć, żeby chociaż odmalować ten płot, zanim przystąpimy już do tej termomodernizacji planowanej być może na kolejne lata. To jest ta sprawa. Takie moje zapytanie odnośnie budowy ścieżki czy ścieżek rowerowych, o których rozmawialiśmy, a mianowicie Stomaszowa nad Zalew, gdzie miało być takie porozumienie pomiędzy starostwem, miastem i gminą Tomaszów. Na jakim to jest etapie, kiedy takiej realizacji się można spodziewać? W tym roku, jak Państwo wiecie, gmina Inowłódz buduje taką ścieżkę od Spały do Inowłodza. Bardzo dobrze wydłuży się ta trasa rowerowa. W
każdym bądź razie widać, że dzisiaj ludzie zaczynają nie tylko podróżować nad morze i w góry, ale również starają się zwiedzać inne miejsca. My możemy jako powiat dzięki temu zyskać, ściągniemy kolejnych turystów. To da być może utrzymanie jakiejś grupie osób prowadzących drobną działalność, właśnie zajmujących się takimi osobami czy takimi grupami. I tak jak pamiętam, w roku poprzednim była również rozmowa czy rozmowy na temat budowy ścieżki rowerowej na ulicy Grota Roweckiego. Na jakim to jest etapie? Czy ewentualnie na przyszły rok możemy zaplanować budowę takiej ścieżki? Bo jest ona niezwykle potrzebna w tym miejscu i są bardzo dobre warunki. Trzeba to po prostu wykorzystać. I sprawa kolejna to jest kwestia wykorzystania czy zaprojektowania tej przystani, tej części, która należy do powiatu tomaszowskiego. Pamiętam, że miały w tym roku nastąpić jakieś uzgodnienia, jeżeli chodzi o współpracę z miastem, tak żeby całościowo zagospodarować ten teren. Ludzi, którzy chcą wypoczywać, jest po prostu bardzo dużo. Naprawdę to przyjeżdżają nawet osoby spoza Tomaszowa, które chcą właśnie w takim miejscu wypocząć. Nie wszyscy się kąpią, niektórzy się opalają, inni grają, ale potrzeba, no, żeby cokolwiek zacząć, jakieś koncepcje wypracować, jak to ma wyglądać. Ja rozumiem, że to nie z miesiąca na miesiąc, że to może w perspektywie 2-3 lat, tylko jakieś działania w tym temacie trzeba podjąć lub może zostały podjęte. I pewnie jakieś ostatnie pytanie, a mianowicie złożyłem do pana starosty też wnioski jakiś czas temu. Kiedyś rozmawialiśmy na sesji absolutoryjnej, że te wnioski będą zrealizowane w tej kadencji, czyli ja rozumiem, że nie wszystkie w tym roku, ale w przyszłym roku. Natomiast chciałbym zapytać, czy jakieś kwestie takie, chociażby dokończenie remontu fragmentu chodnika przy ulicy Akacjowej, jak i również remontu chodnika przy ulicy Niskiej. To nie są jakieś kosztowne inwestycje, bo ja mam świadomość, że w przypadku ulicy Wiejskiej to prawdopodobnie będzie przyszły rok. Mazowiecka to rozumie, że w tym roku też będzie jakiś ciąg. Dalej. Związane z remontem tego chodnika, a reszta związana w przyszłym roku z budową tych rąk. To na ten moment tyle. Dziękuję bardzo. Czy kolejny tak? Witam się pan radny. Pan się zgłasza już od panu Mimusza. Ja bym chciał uzupełniająco tu odnieść się do pana radnego Mariusza Węgrzynowskiego, jeśli chodzi o Niską. Otóż tak, pięknie, termomodernizacja, zgadza się, ale wjazd na tą posesję jest dramatyczny. I całe to podwórko jest do zrobienia, po prostu tam samochody, to naprawdę uszkodzenia mogą być poważne. Także tutaj ja bym podłączył jedno z drugim po prostu. Jeśli termomodernizacja, to również i plac wokół, bo jeżdżę tam i widzę, co się dzieje. To jest pierwsza ze spraw. Druga sprawa dotyczy, ja tu zawsze mylę ulicę Krętą z Krzywą, prawda? To odchodzi od Popiełuszki i zawsze mam problemy, od Warszawskiej odchodzi Krzywa czy Kręta. Mnie chodzi o tą ulicę, która odchodzi od ulicy Kręta, tak, od ulicy Popiełuszki. Więc tam mieszkańcy bardzo proszą o założenie jump lub czegoś po prostu utwardzającego, żeby mogli wydostawać się na ulicę Popiełuszki w momentach, kiedy deszcz pada, bo niestety muszą podwójnie buty ze sobą nosić, kalosze i buty na nogach, żeby móc wyjść potem nieubrudzeni na tą ulicę. Więc ja proponuję w ten sposób, żeby zająć się tą uliczką, bo na pewno przy kolejnym temacie, który poruszę, prawda, to jak gdyby udrożni również sprawy pozostałe. Otóż tak, ulica Popiełuszki, nie tylko Popiełuszki, bo te boczne uliczki wszystkie są w tej chwili udrażniane, jeśli chodzi o instalację wodno-kanalizacyjną, prawda? I my, jak gdyby w obowiązku, ja ten temat poruszam celowo, żeby nagłośnić, bo rozmawiałem na ten temat na komisji i chyba na klubie. W każdym razie chciałbym powiedzieć tak, że ja spodziewam się od pań, dzisiaj jest zastępczyni, nie ma pani Beaty Zysiak, natomiast jest pani zastępująca. Ja bym chciał się dowiedzieć, tak jak wczoraj na komisji zadawałem te pytania, żeby mi odpowiedziała pierwsza sprawa. Przybliżony kosztorys inwestycji, ile powiat musi zainwestować w to. Druga sprawa, kolejność wykonywanych czynności, czyli czy miasto, czy my. Ja oczywiście według mojego pojęcia najpierw my, a potem miasto, bo trudno, żebym ja wylewał na przykład ścieki, które nie odejdą, nie będzie odchodzących tych ścieków. To jest sprawa w moim pojęciu po prostu człowieka, który nie pracuje w kanałach. Wyglądałoby to w ten sposób. Ja zacząłbym najpierw właśnie od tego, że robimy, żeby można było tam wodę spuszczać, a później podłączamy lokatorów pod to, żeby mieli faktycznie spusty, jak się należy.
To jest ta druga sprawa. No oczywiście ta się wiązała z tą sprawą, o której mówiłem, tej ulicy Krętej, jak mi podpowiadasz, tak? I następna sytuacja, drążę temat dalej, to jest sytuacja mostu na ulicy Czarnej. Nawet dzisiaj przyniosłem ze sobą z 2016 roku ustawy, z których wynika, że moglibyśmy ewentualnie, podejmując to jeszcze wcześniej, remont tego mostu, moglibyśmy uzyskać te 50% dofinansowania zewnętrznego. Dlatego też jak często mówimy tutaj, wójt dostanie, jak da 50%, no to ja patrząc w tą ustawę mówię, przecież centralnie dostaniemy 50%. Być może akurat uda się wreszcie uruchomić tą sprawę. W tej sprawie oczywiście ponawiam pytanie do pani zastępczyni wydziału, żeby powiedziała, jakie przeszkody w dalszym ciągu, ponieważ projekt sam był już ustanowiony w poprzedniej kadencji remontu tego mostu i ten projekt był w urzędzie w starostwie. Później ten projekt gdzieś tam zaginął, nie ma tego projektu, trzeba ponowić, ponieważ będą przedłużane jak gdyby remont nie samego mostu, ale również i tych bocznych dojazdowej tej drogi. No i nie ma tam tego projektu, a teraz przeznaczono, oczywiście do mnie takie informacje docierają tylko gdzieś tam kanałowo, że przeznaczono 25 tysięcy złotych na projekt projektu. W ten sposób to wygląda. Więc zaczyna to po prostu być śmieszne, że przez okres 3 lat moich i wcześniej ustalania nie można było podpisać z właścicielami tych posesji po prostu możliwości udrożnienia remontu tego. Do dzisiejszego dnia nie mamy jeszcze po prostu sytuacji, a od pani wczoraj słyszę, że jest okoliczność bloku, w którym mieszkają mieszkańcy i oni mają na przykład tam ileś tych udziałów, 14 czy 16, nieistotne. W każdym bądź razie nie można by z nimi, bo po Wistomie są jakieś tam problemy, nie można by z nimi umowy sporządzić. Pierwsza i podstawowa sprawa, jeśli się projektowało, to najpierw trzeba było dotrzeć do właścicieli, czy możemy rozpocząć, a nie inwestować w projekt, a później dopiero dogadywać się z właścicielami. Ponawiam tę sprawę, jest to kolejna sesja. Proszę naprawdę odnieść się do tego w sposób poważny, ponieważ ja będę musiał nadać gdzieś dalej tę sprawę. To utkwiło, no to tkwi, po prostu w sytuacji, gdzie tak, gdzieś ktoś drzewko posadzi, na to są finanse, a tutaj, gdzie jest udrożnienie drogi, dochodzą do mnie informacje, bo wojsko będzie budowało. Wojsko tego nie może zbudować, dlatego że sprzęt ciężki tą ulicą nie może, nawet nie drgnie. To jest tylko taka informacja wprowadzająca w błąd, żeby odstąpić po prostu od tego remontu. Ja będę za tym remontem optował. Z punktu widzenia społecznego bardzo istotna informacja. Tam jest ścieżka rowerowa, tam jest niebezpieczeństwo przechodzenia po prostu z tymi rowerami. I to jest naprawdę sytuacja, którą my musimy w tej kadencji podjąć. Z panią skarbnik rozmawiając, przedstawiała inwestycje na rok 2018. Kochani, pieniędzy brak, a ja jako radny Banasiak zwracam się w dwóch ważnych inwestycjach. Oddałem 1 100 000 złotych na początku kadencji właśnie na remont tego mostu. Nie mam od 2,5 roku w zasadzie odpowiedzi na ten temat. Także ja bym prosił, żeby to sprecyzować do końca. Kosztorys a propos ulicy Popiełuszki, pierwsza sprawa. Jak będzie wyglądała współpraca z miastem? To jest taka sprawa. I druga sprawa, wynegocjowanie wreszcie porządnych warunków na temat możliwości uruchomienia remontu tego mostu. I to należy do wydziału pani Beaty Zysiak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko poinformuję, że zastępcą jest pan Marcin Ambrus. Pani Ela awansowała, także gratuluję. Ja przepraszam. No nie szkodzi, nie szkodzi tylko. Gradacji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Piłowarski. Dwa pytania odnośnie dróg, czyli pierwszy to jest, na jakim etapie jest remont mostu w miejscowości Wygoda i czy to już się toczy, czy będzie się toczyło? I druga sprawa, przygotowywana jest remont drogi przez miejscowość Maksymów. Jakby można było mieszkańcom przedstawić, jak to będzie wyglądało, organizacja ruchu na czas tego remontu oraz żeby go przedstawić być może na Facebooku bądź w internecie również, tak, żeby mieszkańcy gminy Ujazd oraz podróżujący tą drogą mieli świadomość, jak to będzie wyglądało. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? To jest, jest
Proszę bardzo. Pan radny Misztal. Ja mam drobne pytanie, a właściwie prośbę i wniosek jednocześnie do zarządu dróg, a mianowicie na odcinku drogi Rosocha-Będków. Bardzo ładnie ta droga wygląda, natomiast chciałbym prosić o nauku na wysokości kościoła, aby umieścić tam znaki ostrzegawcze, jadąc od strony Tomaszowa, jak i zarówno od strony Będkowa, ponieważ już właśnie jedno auto, które sobie tam przemierzało tą drogę, już zaliczyło wpadkę do tego rowu, tak? Ponieważ nie tutejszy nie wiedział, że jest ostry zakręt. Myślę, że to jest racjonalne, biorąc pod uwagę, że zbliża się okres jesienno-zimowy. Wobec tego myślę, że takie sytuacje dramatyczne mogą się powtarzać zdecydowanie bardziej. Kolejna prośba dotycząca tej drogi. Ja wiem, że my nie mieliśmy wpływu na szerokość, na plan, ponieważ to było w 2014 roku, projekt był zatwierdzany, była ta droga zrealizowana zgodnie z projektem. Wobec powyższego jest węższa o pół metra. I tak mimo wszystko jestem zadowolony, ponieważ wygląda doskonale, mieszkańcy również. Natomiast prosiłbym o namalowanie rdzenia tej drogi, ponieważ kierowcy tak zwani niedzielni, no niestety zjeżdżają na sąsiedni pas, ponieważ boją się, że wpadną sobie do tego rowu. I wobec czego uważam, że jest zasadne narysowanie środka tej jezdni. Jeżeli można, myślę, że to jest koszt niewielki, prawda? I niestety jeszcze jedno pytanie do zarządu dróg, a właściwie prośba. Wnioskowałem w ubiegłym roku już, tutaj pan wicestarosta jest w tej materii poinformowany, ponieważ korespondowaliśmy i na sesji, jak i poza nią. Mianowicie chodzi mi o miejscowość Sługocice. Tam jest kwestia tego rodzaju, że nasza droga powiatowa znajduje się w Niecce już i po opadach takich dosyć obfitych, no niestety ta droga wygląda jak rzeka. Z jednej strony rozmawialiśmy, panie wicestarosto, żeby zebrać tam to nabrzeże. No jakoś, ja rozumiem, że tutaj wycinka gałęzi drzew, prawda, wycinka traw. Proszę teraz przed jesienią jakoś skupić się i może byśmy dali radę to jakoś, że tak powiem, zebrać to pobocze. Zdecydowanie by usprawniło funkcjonowanie tej drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę. Wnioski, oświadczenie radnych. Czy państwo tutaj coś w tym punkcie? Proszę bardzo. Tak? Bo a propos, pan Mariusz Węgrzynowski poruszył również problem, który dotyczy, prawda, między innymi miejskiej komisji. Ja miałem spotkanie między innymi z komendantem policji, ze służbami tutaj z naszego terenu. I specjalnie poświęciłem sporo czasu na to, żeby zaobserwować na przykład pracę w innych miejscowościach dotyczących 60-70 tysięcznych, znaczy ilości mieszkańców, prawda? I tak, w projekcie wychodziło to znaczy w propozycjach, które oni składali, wychodziło to, że najbardziej potrzebną sytuacją byłaby Izba Wytrzeźwień. To jest pierwsza sprawa. Tak naprawdę. Natomiast w miejscowościach niektórych, mając Izby Wytrzeźwień, przeszli na etap jednak detoksu, czyli udrożnienia to jako oddziału szpitalnego, prawda? Bardziej w tą stronę poszli, musieli zamykać te Izby Wytrzeźwień, ponieważ ściągalność finansowa dochodziła do 30%. Resztę musiały dokładać zarządy, znaczy samorządy. Więc tutaj opłacalność tej Izby, tak, no bo nie ma skąd. Z ulicy człowieka przywozimy i on nie ma środków. Ktoś musi ponieść koszta, prawda? Więc ja myślę w ten sposób. Obserwując te 60-70 tysięczne aglomeracje, wychodzi mi na to, że proszę państwa, koszt wybudowania, tak jak wcześniej wspominałem, jest w granicach od 5,5 do 11 milionów, żeby to spełniało warunki, a my, nas na to nie stać. Dlatego ja napisałem ten list intencyjny do pana starosty wtedy, żeby w porozumieniu po prostu z Urzędem Miasta, z Rawą Mazowiecką, z Opocznem, żebyśmy po prostu skonsultowali, czy wspólnymi siłami nie otworzymy tego typu obiektu, bo inaczej nie uciągniemy. Naprawdę, Mariusz, uwierz mi, że zakopiemy się w alkoholu. Nie damy rady. Dziękuję bardzo, bo ja chciałem tylko do tego dołożyć, bo naprawdę poświęciłem sporo czasu na...
na inne projekty, gdzie już prowadzą tego typu sprawy. Ale rozumiem, dziękuję, że panowie bardzo nie mają tego typu zainteresowań wspólnych. Żartuję oczywiście. Szanowni państwo, ja proponuję, żebyśmy przeszli do tego punktu wnioski oświadczenia radnych i dopiero, żeby pan starosta udzielił odpowiedzi. Proszę bardzo, pan radny Marek Olkiewicz. Ja chciałem złożyć wniosek, który złożyłem, wniosek na komisji budżetowej do zarządu, aby wygospodarował pieniążki na zakup 50 ton destruktu lub jakiegoś niesortu, który by był przeznaczony na uzupełnienie poboczy na Wiankowie i w Popielawach, ze względu na to, że po tych obfitych opadach te pobocza się zapadły i stwarzają zagrożenie. Mam taki wniosek. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś wnioski bądź oświadczenia ze strony państwa radnych? Nie widzę, zatem dziękuję. Proszę bardzo, panie starosto. Poseł ma 7 minut, rząd ma nieograniczony czas w Sejmie, to ja myślę, że tu przez analogię możemy też to samo zastosować. Prawo uczmy się od tych, co mają władzę w kraju. Ale przechodząc do rzeczy, pan radny Węgrzynowski i co z dachem, zabezpieczeniem na MDK-u? Ależ oczywiście, panie radny, ja ten problem, w ogóle problem dachów to jest podstawowy problem, który zarząd powiatu widzi. I to jest tak jak fundament. Nie powinien przeciekać, tak i dach nie powinien, albo odwrotnie, tak? Dach nie powinien przeciekać, tak i fundament nie powinien przeciekać. Nie może być tak, że my zaniedbamy tak oczywistą rzecz jak dach. Były różne koncepcje, jak pan wie, ponieważ powołaliśmy Centrum Animacji Społecznej, nową instytucję, placówkę kultury tak naprawdę z placówki oświatowej. To się ciągło, były postulaty od prezydenta miasta, a może by to przejął, może by to na potrzeby urzędu, ponieważ być może nam to nie będzie potrzebne, jak zmodernizujemy i powołamy i prawdziwą placówkę Centrum Animacji Kultury. No to wszystko jakoś tak na słowach tylko spełzło i rzeczywiście budynek w dalszym ciągu jest nasz. Ja przypomnę, że tam dalej odbywają się zajęcia, tam dalej urzęduje pani dyrektor, tam dalej urzędują służby administracyjne, a więc my nie możemy dopuścić do tego, że tam będzie ciekło. Pan członek zarządu Leszek Ogórek dostał dyspozycję, może uszczegółowić moją wypowiedź, powiedzieć gdzie i jak jest z tą papą daleko, ale na pewno ta papa została już przyklejona i tam się po prostu nie leje. To jest niemożliwe, żebyśmy swój majątek mieli zaniedbać. Jeśli chodzi o ośrodek właśnie dla spraw uzależnień, bo to jest postulat, rozumiem, od dwóch panów radnych. Pan radny Mirosław Banasiak to jest moim stałym petentem z racji tego, że jest przewodniczącym Komisji Rozwiązywania Problemów Przeciwalkoholowych i on non-stop postuluje o ten ośrodek, czy to detoks, teraz przeszedł na Izbę Wytrzeźwień. Jakkolwiek by to zostało nazwane, to nie, ale to nie jest śmieszne, bo rzeczywiście policja takie też postulaty, no może nie postulaty, ale no swoje, że tak powiem, przemyślenia kieruje, no bo oni mają wielki problem. Kiedyś była Izba Wytrzeźwień w Tomaszowie, dzisiaj nie ma. No i rzeczywiście borykamy się z tymi problemami, ale to wbrew pozorom zabrzmiało może śmiesznie, to śmieszne nie jest, dlatego że uzależnionych osób nam przybywa i nie tylko od alkoholu, ale przede wszystkim coraz częstsze to są narkotyki, a dziś nawet bym powiedział tak zwane dopalacze. Mamy tą świadomość, jak pan wie, tu się całe batalie przetoczyły i w trosce o młodych ludzi przede wszystkim, tych uzależnionych, tych od dopalaczy szczególnie. My w Tomaszowskim Centrum Zdrowia borykamy się z tym problemem, bo prezes wielokrotnie mówi, co tam się odbywa na przykład na czasami oddziale psychiatrycznym, czy też na izbie przyjęć, czy SOR-ze. Nam dochodzi naprawdę do scen, gdzie trzeba po prostu wzywać policję i z młodymi ludźmi no, podejmować nadzwyczajne środki. Ja mówię młodymi ludźmi, tymi, którzy są po użyciu dopalaczy. To naprawdę jest problem i
my staramy się go rozwiązać nie tylko w oparciu o nasz samorząd, bo proszę zwrócić uwagę, to jest problem ogólnopolski, a przynajmniej staramy się do niego podejść również w porozumieniu z innymi samorządami, powiatami. Bo to nie musi być tak, że każdy powiat musi takim ośrodkiem dysponować, czy każde miasto. Wystarczy, gdy połączymy środki i cele. A pan radny zapewne wie, że w naszym powiecie, no ja powiem tak, od PRL-u, żeby tu nie była analogia do poprzedniej kadencji, ale proszę państwa, no zrobiono sporo, ale nie wszystko. My nie mamy hospicjum stacjonarnego i to od lat. Ludzie w starszym wieku i to naprawdę schorowani bardzo, no niestety nie mają gdzie no godnie dożywać swoich ostatnich chwil. Z reguły to jest tak, że nasz szpital, nasze TCZ przejmuje te problemy i szpital naprawdę boryka. Państwo tego nie wiedzą, bo prezes tam, jak tu czasami zdaje relacje, no prześlizgnie się po temacie, bo generalnie dominują pieniądze, czy są zyski, czy straty i tak dalej, i co się z pielęgniarkami dzieje. Natomiast ja z tymi problemami spotykam się stale. Niestety, a w okresie wakacyjnym ten problem narasta. Jest tak, że no to jest przykre, ale ja muszę o tym nawet powiedzieć, żeby się państwo też mieli tą świadomość, że jest tak, że ludzie starzy są przywożeni pod pretekstem jakiejś tam choroby, a starszy człowiek mając 80-90 lat, no chorób ma wiele i nie problem, żeby lekarz pierwszego kontaktu zdiagnozował i dał skierowanie na oddział taki czy owaki, a potem tego chorego nie ma kto odebrać. I to są nie pojedyncze, wyjątkowe przypadki. Tych przypadków zaczyna być w naszym szpitalu coraz więcej. Czyli ludzie, no rodziny, że tak powiem, tych ludzi starszych szukają sposobu na pozbycie się no, starszego członka rodziny po to, żeby móc wyjechać, nie wiem, na wczasy czy na inne tam powiedzmy wakacje. A my się z tym borykamy, a więc też jako powiat jesteśmy zaangażowani w tą inicjatywę tutaj tej fundacji Dwa Skrzydła, która no, już ma ten teren i za chwilę będzie przystępowała do budowy tego hospicjum stacjonarnego. My w to jesteśmy jak najbardziej zaangażowani. No i widząc te potrzeby w ogóle naszego powiatu, czy to ludzi starszych, uzależnionych, czy nawet Izby Wytrzeźwień, no staramy się wychodzić temu naprzeciw i to robimy. Oczywiście, że to nie jest tak, bo ja dlaczego tak może o tym dużo mówię, no bo pan radny tak mówi, ależ i od razu pokazuje, jaki to jest problem społeczny albo jak należy zachęcić, żeby, no, żebyśmy z tego skorzystali. My to widzimy, panie radny, ja jako starosta czy zarząd powiatu dostrzegamy dokładnie tak jak pan, te same kwestie i dlatego te nasze działania są permanentnie stale podejmowane z różnym skutkiem, ale to dlatego, że na przykład taki ośrodek, no musimy budować w porozumieniu z innymi samorządami, fundacjami i stowarzyszeniami. Ja tu zachęcam stowarzyszenia nasze lokalne z naszego tomaszowskiego rynku, aby też się włączyły. Inaczej tak zwani biznesmeni czy zakłady pracy dają pieniądze stowarzyszeniu czy fundacji, a inaczej samorządowi, gdzie ten samorząd stale tą rękę wyciąga, bo na to, na tamto i owamto. Więc to musi być nasze, ja apeluję tutaj o wspólne działanie, szerokie działanie, nie na sesjach Rady Powiatu, chociaż też, no dobrze, takie postulaty padają, ale żebyśmy umieli po prostu spotykać się też w innym czasie i starać się to zacieśniać, a konwenty właśnie wójtów są takie, są takim gremium naprawdę w sam raz, bo ja trochę z takim tu odskoczę, ale to nie dlatego, że odskoczę, że chcę za dużo mówić, ale powiedzmy, byłem trochę tak zawiedziony postawą niektórych wójtów, no i innych, o nazwiska nie wspomnę, ani funkcji, ale że na naszą karetkę pogotowia no otrzymaliśmy jałmużnę. Nie otrzymaliśmy dotacji, otrzymaliśmy niestety jałmużnę. A przypomnę, że każda gmina naszego powiatu robi różne imprezy, dożynki, nie mówię o powiatowych, ale gminne na przykład, różne święta gminne i bardzo chętnie do nas postulują, do nas w sensie powiatu, szpitala, TCZ-u, no daj
dajcie nam karetkę, zabezpieczcie imprezę i tak dalej, my zabezpieczamy za darmo. Od przyszłego roku prezes powiedział, nie będzie za darmo, no bo jeśli on nie może dostać głupich 5 000 dofinansowania na karetkę, która jest w powszechnym użyciu i zabezpiecza właśnie tego typu imprezy, a potem wójt mówi, no zabezpiecz imprezę, to przepraszam, jak nie chce dać, niech płaci. Więc te problemy są dyskutowane, ale brak na przykład takiego czegoś, że na przykład panów radnych, czy państwa radnych, którzy mają konkretny postulat taki powiatowy, ogólnopowiatowy i ogólnosamorządowy, czyli nie kierowany pod adresem tylko powiatu tomaszowskiego, ale różnych samorządów, bo każdy powinien partycypować w kosztach, żeby przyszli, uczestniczyli w tym naszych konwentach wójtów, bo być może moja sugestia jest za słaba, no wójt różnie na mnie patrzy, ale no, głosu radnego może posłucha. To mówię w takim wydaniu, żebyśmy no, razem w tej trosce o powiat no, używali argumentów, bo te argumenty są tak naprawdę, ale głos wszystkich jest silniejszy niż głos jednego. To tak, no, może w takim, żeby nie tylko odpowiedzieć, czy tak, czy nie. Trochę może szerszy wywód. Jeśli chodzi o płot i odmalowanie przy domu dziecka, jak najbardziej tam malują, albo będą malować, albo robią rozeznanie. W każdym bądź razie ten problem widzimy, tylko mając na uwadze 100 innych problemów, no, stawiając sobie jakieś priorytety, stawiamy sobie harmonogram ważności, zróbmy pierw to, a zrobimy później tamto. Więc ja myślę, że panie radny, ten płot nie tam tylko w tej kadencji, ale pewnie w tym roku w jakimś wymiarze doczeka się realizacji pomalowania. Tutaj pan Leszek Ogórek już się uśmiecha, więc myślę, też jest gotowy doprecyzować, kiedy to nastąpi. Więc ja jestem pełen optymizmu i na pewno tak będzie. Jeśli chodzi o TCZ i ulicę Niską, otóż proszę państwa, to też trochę taka dygresja i uwaga natury ogólnej. Pamiętajmy, to jest 100% własność powiatu, to jest oczywiste, to jest spółka prawa handlowego, ale jednak spółka prawa handlowego. To nie jest tak jak szkoła, przedszkole, żłobek, czy tam powiedzmy przychodnia jakaś tam jedna czy druga. To jest spółka prawa handlowego i niechże oni mają też szansę się wykazać i zaangażować własne środki, dlatego że nimi dysponują. Ja nie będę mówił tutaj szeroko, ale państwo o tym doskonale wiedzą, że ulica, znaczy ta część TCZ-u na Niskiej jest w tej chwili poddana wielkiej no, termomodernizacji i wielkiemu remontowi. Tam już się rozpoczęły prace, pierwsze prace dopiero. Tam w tej chwili będzie i wymiana węzła cieplnego, docieplenie okien, wszystkiego. Tam robimy potężną inwestycję, szeroko rozumianą, z pełnym dofinansowaniem i te rzeczy też będą zrealizowane. Mówię tutaj o tym podjeździe, o zrobieniu tego wszystkiego. Więcej już chyba we wrześniu, to mój może przewodniczący najwyżej poprawić, czy to we wrześniu, czy październiku, wyposażymy na ulicy Niskiej cały oddział rehabilitacji w nowe, ale absolutnie nowe, nowoczesne bym powiedział, bo to z najwyższej półki, o niektórzy tak lubią mówić, łóżka do rehabilitacji. Te łóżka, które są obecnie, pamiętają czas PRL-u, Gierka, może nawet i Gomułki. Więc w tej chwili zapewniam państwa, że we wrześniu będą absolutnie nowe łóżka, nowy oddział. No nie stawimy nowych łóżek, obskurny oddział, ściany, podłogi i tak dalej. No więc znów wracam do tego, że są jakieś tam priorytety, które stawia sobie zarząd spółki, my sobie stawiamy jako zarząd powiatu i je realizujemy, ale jeśli państwo nawet śledzili ostatnie media i byli, a jest komisja, przecież była komisja w szpitalu zdrowia, no to te uwagi, które napłynęły nawet od radnych do mnie, no przeszły moje oczekiwania, bo ja nie spodziewałem się pochlebstw, raczej kolejnych postulatów. Owszem, one też się pojawiły w jakimś tam wymiarze, ale generalnie było wielkie zadowolenie, bo tak naprawdę radni nie wiedzieli, że aż tyle w tym roku TCZ zainwestował w nasz powiatowy szpital. Ja o tym mówiłem bardzo ogólnie i na kilku sesjach, poczynając od konferencji prasowej w styczniu razem z prezesem, ale proszę państwa, to się dzieje.
Więc ja uważam, może zostawmy TCZ, bo rzeczywiście tam się dobrze dzieje i oby działo się dalej, żebyśmy to nie przechwalili, więc dlatego odpukam, nie ma malowanego, więc nie będę. Ale w każdym bądź razie sądzę, że naprawdę nie jest źle, jeśli chodzi czy to o niską, czy o TCZ w ogóle. A na koniec roku podsumujemy to no, z jakimś, uważam, podniesionym czołem. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe do Zalewu Sulejowskiego, co się dalej tam stało i tak dalej. Tam rzeczywiście, no, nie chciałbym też długo mówić, bo mógłbym, bo tam i porozumienie nawet w ubiegłym roku było między prezydentem, wójtem, panem a plebanem podpisane. Czyli mam tu na myśli prezydenta, starostę i wójta. Takie porozumienie jest podpisane, ale w trakcie roku, jak zwykle bywa, zmieniały się koncepcje. No, inne spojrzenie miał wójt, inne spojrzenie prezydent, a jeszcze inne starosta. Doszliśmy do w końcu, żeby w ogóle cokolwiek z tego projektu zrealizować, żeby to się stało realne w tej kadencji, żeby tego nie odkładać dalej, uzgadniliśmy w ten sposób, że robimy odcinek od tego zjazdu do Omegi, tej ulicy, chyba Wodna to się nazywa, o ile tam dobrze pamiętam, do końca Smardzewic z wójtem. I wójt tutaj naprawdę nawet nie pisze na 50, ale 75% do 25% dofinansowuje. I robimy chodnik ze ścieżką właśnie rowerową, bo skoro pan o ścieżki rowerowe pyta, a prezydent miasta zdeklarował, że zrobimy ścieżkę rowerową od mostu na rzece Pilicy, czyli tego mostu na Świętego Antoniego, do robotniczej albo no, w każdym razie do odjazdu tam na wąwał. No, tam jest droga skręcająca na wąwał. Nie, nie, dlatego, no dobrze, no ja wiem, że droga to jest niecałość. Dlaczego powiedziałem, zostało wyjęte no, pewne zadania z miasta i z gminy, żeby zrobić cokolwiek, bo tak, no to byśmy deklaracjami się zagadali na śmierć i nic by nie zostało zrobione. A przypomnę, że to po prostu trochę było takie pokłosie, które szło jako uzgodnienie z jeszcze z poprzednich lat. Co znaczy, inwestycja miała być wielka, potężna, ze piękną ścieżką rowerową tuż przy lesie, z wykupami gruntów od Lasów Państwowych, z wyłączeniem terenów Lasów Państwowych z produkcji leśnej, a są wszystko potężne opłaty. Także jak oszacowaliśmy, byłoby to około 24 milionów złotych. No, drodzy Państwo, no, wiemy, jakie są nasze możliwości powiatu, żeby mierzyć się na jedno zadanie szczytne, ważne, bo do Zalewu Sulejowskiego, chodzi nam o rozwój turystyki i tak dalej, ale za 24 miliony złotych. No, ani gmina, ani miasto, ani powiat nie chciałyby zrealizować jednego małego zadania, mając tak ogromne potrzeby w swoich samorządach. Więc ja mówię tu już o konkretach, naprawdę o konkrecie, który w tej chwili się realizuje w formie projektowania. Czyli jeszcze raz powtórzę, robimy ścieżkę od Zalewu do końca Smardzewic, z początku, no patrząc, jadąc od nas, czyli tam do Białej Góry, o, do kopalni Biała Góra i od przez Niebieskie Źródła do wąwału, znaczy do odjazdu na wąwał, może tak. I to jest jakiś tam konkret. Jak będzie dalej, zobaczymy. No, mam nadzieję, że będziemy rządzili kolejne 4 lata i wtedy te projekty dwudziestokilkumilionowe postaramy się doprowadzić do końca, bo przecież samorząd będzie trwał dalej, o pan właśnie radny wypije za to dobrze, więc myślę, że nam się uda. Jeśli chodzi o ścieżkę przy ulicy Grota Roweckiego, to był postulat pani radnej i tej, no, i wielu innych, i jak najbardziej, że tak. Przypomnę panu radnemu, że no, mamy to uzgodnienie z konwentu wójtów. To jest takie uzgodnienie, że robimy drogi powiatowe, chodniki w tych drogach w uzgodnieniu z prezydentami, prezydentem bez jeden, no i wójtami. Tam, gdzie partycypują w kosztach, tam zaczynamy i robimy to w pierwszej kolejności. Dlatego też te uzgodnienia, które znalazły się w budżecie, jeśli chodzi o miasto tegorocznym, no były konsultowane z prezydentem i za jego wolą. Konstruując budżet na przyszły rok, również to samo zrobimy z prezydentem, siądziemy do stołu i to, co on wskaże, będziemy realizowali. No on wskaże, to nie chodzi o to, żeby on mi wskazał i my będziemy to robić, tylko on wskazując jednocześnie dofinansowuje w 50%. No więc nie możemy takiego postulatu, panie radny, no
zlekceważyć. I jeśli na przykład prezydent miasta powie, że robimy ulicę Popiełuszki na przykład, bo się do niego do tej ulicy dokładamy, bo tam jest kanalizacja do zrobienia, a właśnie już się robi w uliczkach przybrzeżnych, no to i powie, ja dofinansuję tą ulicę Popiełuszki, no to wydaje mi się, na przykład zarząd powiatu na pewno będzie stał na takim stanowisku, aby zrealizować postulat prezydenta, tym bardziej, że dokłada. Być może wtedy ta ścieżka no, przesunie się na rok kolejny, nie wiem, ale to będzie zależało bardziej od prezydenta i jego sposobu dofinansowania do kolejnych ulic. I tutaj tak jeszcze zostanę przy tej ulicy Popiełuszki, bo pan radny Banasiak pytał i dobrze by słuchał, to zaraz odpowiem, bo ta ulica przyległa, o którą pan pytał, to jest bardziej postulat nie do nas, nie do zarządu powiatu, tylko do prezydenta, bo to jest droga miejska. Jego należałoby pytać, jego poprosić o to, żeby to włączenie w Popiełuszki no, bardziej udrożnił, żeby ono było jak się należy. Natomiast co do kanalizacji, to troszkę nie jest tak, jak pan radny powiedział, dlatego że naszą rolą jest budowanie, poprawianie, remontowanie czy adaptacja ulic powiatowych, ale w wydaniu nawierzchni, podbudowy i odwodnienia drogi, ewentualnie doświetlenia. Natomiast pan mówił o kanalizacji sanitarnej. To jest zadanie własne gminy i to gmina musi sobie określić plan działania. I żeby nie było tak, jak pan powiedział, że rzeczywiście gmina sobie porobi uliczki boczne, a główna ulica Popiełuszki, która jest ulicą, gdzie te ścieki by miały dalej do oczyszczalni popłynąć, zostanie zaniedbana. No to zależy właśnie od prezydenta i jego służb. Oni tak powinni zrobić projekt, że odłożyć być może remont ulicy Popiełuszki, bo jest naturalną rzeczą, że żeby ją remontować, to pierw należy zrobić kanał sanitarny, a nie deszczowy, bo deszczowy to się zrobi przy okazji remontu ulicy. I jeśli pan radny już o to postuluje, a jest tu widzę, są radni, którzy... No nie radni, źle bym powiedział, ale dobrze. W każdym bądź razie radni, którzy no, też zabiegają o te sprawy, więc dajmy szansę, no nie wiem, prezydentowi albo postulujmy do prezydenta, żeby właśnie, no nie wiem, jako priorytet na przyszły rok pisał ulicę Popiełuszki. Ja się zgadzam, nie ma problemu. Zrobią kanalizację sanitarną, możemy od razu tego samego roku wchodzić z remontem ulicy Popiełuszki do końca, żeby ją rzeczywiście zrobić tak, jak ona by należała. Ja skończę, a potem jeszcze dopowiem na państwa pytania, bo wiem, że trącam i skaczę może z ulicy na ulicę i z radnego na radnego, no ale bym nie chciał, żebym pominął coś, więc jeśli chodzi o ulicę Grota Roweckiego, już powiedziałem, przystań, co dalej z zagospodarowaniem, przystań, panie radny, tak, jak najbardziej, oczywiście na rozwoju turystyki nam zależy jak nikomu chyba na świecie, nie wiem, czy jest taki samorząd, który mając takie walory jak zalew, przystań miejską i tak dalej, by chciał, a wyrazem tego nie, ja może tak mówię, bo państwo się uśmiechają, ale ja mówię to naprawdę z odpowiedzialnością, a kto przyjął uchwałę o Centrum Animacji Społecznej, skąd ona się zrodziła, jak nie u nas, właśnie po to, żeby kulturę, turystykę rozwijać jak najlepiej i dlatego też z prezydentem i wójtem gminy Tomaszów zawarliśmy porozumienie, i już realizujemy projekt unijny, tu mnie może pan kierownik Wilmański poprawić, gdybym zabrnął za daleko, projekt unijny zagospodarowania przystani. Jest piękny, naprawdę piękna przystań, piękna koncepcja, która już jest projektem unijnym. My partycypujemy w kosztach i tu, uwaga, nasza duża zasługa jako powiatu, bo będziemy to reklamować właśnie, dlatego nie bez kozery tak zacząłem swoją wypowiedź, jak zacząłem, że my jesteśmy zorganizowani do tego, żeby tak rozpropagować, rozszerzyć, zachęcić, chodźcie do nas, bo u nas będzie taka przystań, jak w kajak wsiądziecie, to w Nowym Mieście wysiądziecie dopiero. I dlatego myśmy się tak włączyli w tą, no, tą promocję, to się dzieje. Teraz są kwestie prawne, geodezyjno-prawne, to panie naczelnik siedzi, karb może mnie uzupełnić, bo no jest dylemat, dlatego że do wniosku unijnego było potrzebne tak zwane użyczenie nieruchomości na cele budowlane. Ja jako starosta, owszem, administruję gruntami Skarbu Państwa, ale to nie jest moja kompetencja, bo własnością jest jednak Skarb Państwa, więc to wojewoda musi wydać zgodę dla mnie, żebym ja mógł powiedzieć tak, oddaję wam tą nieruchomość na cele budowlane.
i oddajemy tą nieruchomość na cele budowlane. Czekamy na decyzję wojewody. Pani Karp może tutaj dopowiedzieć, gdzie jesteśmy. W każdym razie wysłaliśmy pisma do Urzędu Wojewódzkiego, czekając na pozwolenie. Ale tak czy owak, projekt przystani globalnie jest realizowany, może realizowany źle powiedziane, ale no na razie na bazie czekania na pieniądze unijne, o może tak. Ale to jest projekt trzech samorządów, trzy samorządy go realizują i to jest nasza przystań, miejska przystań i tereny przyległe Skarbu Państwa, o tak powiem. Więc no można na stronę Urzędu Miasta wejść, tam jest chyba ta koncepcja gdzieś pokazana i można zobaczyć, jak to będzie wyglądało w naturze. Jeśli chodzi o wniosek o Akacjowa, Niska i tak. Tak, no panie radny, ja przyjąłem te postulaty. Znaczy ja, przepraszam, źle powiedziałem, zarząd przyjął te postulaty. I w tej chwili trwają konsultacje z zarządem dróg powiatowych, aby ustalić, no, co z tego można rzeczywiście w tym roku zrealizować albo dokończyć. Bo jak pan sam wie, postulował pan i chyba też byśmy o tej porze roku, w ubiegłym roku, gdzie jeszcze udało nam się zrobić trochę Akacjowej, trochę Mazowieckiej, mówię o chodnikach, tutaj nie o ulicach, więc mam nadzieję, że dzieło dopniemy do końca. A to, o czym pan powiedział, bo pan ładnie zaczął na początku, że ma pan nadzieję, że w tej kadencji coś zrobimy, zrobimy. A, całościowo. No ale w tej kadencji, w tej kadencji. No właśnie, ta kadencja. No właśnie, ja to potwierdzam, że jestem w ciągłym kontakcie z panem radnym. Myślę, że to wszyscy nawet potwierdzą. I to nie jest tak, że mówię to bez kozery, bo... No ale panie radny, pan musi też wiedzieć, że jest 22 radnych oprócz pana i też każdy postuluje, nie w tak obficim wymiarze jak pan, ale no, nie mogę lekceważyć nikogo tutaj z obecnych pozostałych, więc tak, kadencja jeszcze ma ponad rok. Teraz przechodząc tak, o Niskiej powiedziałem tu żadnemu panu radnemu Banasiakowi nie będę powtarzał, bo znaczy o Niskiej w sensie TCZ-u, nie? Popiełuszki też i o ulicach wyjaśniłem. Most na rzece Czarna. No tak, właśnie to jest ten trudny dylemat i rzeczywiście tak jak to było. Otóż ma pan radny absolutnie rację, że to jest jakaś taka naleciałość, to jest w pewnym sensie porażka. Ale wie pan, ja uważam, że nie nas jako powiatu. Dlaczego? Bo to przez analogię to jest to samo, co dzisiaj z ulicą Mostową, nawet taka jedna z tomaszowskich gazet to pisała, nie powiem, że przez grzeczność nie wymienię nazwy, ale po prostu tak, to jest porażka administracyjna. To był pierwszy przetarg rozstrzygnięty w tym roku i niestety, tak jak na ulicy Mostowej, chociaż ulica istnieje od PRL-u albo i wcześniej, ale są tak zwane tereny zalewowe. Tak samo przy Czarnej są tereny zalewowe, w tym, przy tym moście. I czy pan uwierzy, czy pan nie uwierzy, ale prawda jest taka, żeby wejść w tereny zalewowe, to trzeba no, bardzo wiele buchalterii wykonać, a żeby przyspieszyć sprawy, to trzeba mieć tak zwane odstępstwo ministra ochrony środowiska. Albo infrastruktury, ma się tu pomylić, co do nazw ministerstwa. Ale o to odstępstwo żeśmy wystąpili i czekamy na ulicę Mostową. Natomiast siłą rozpędu ten projekt, który pan powiedział z poprzedniej kadencji, szedł właśnie tą drogą, a potem jeszcze za poprzedniego dyrektora Kilmana została zmieniona koncepcja, bo postanowiliśmy skorzystać ze specustawy, czyli krótko mówiąc, ponieważ z tymi mieszkańcami, którzy byli właścicielami tych części działek, nie udało się dojść do porozumienia co do wyceny, no to poprzedni dyrektor powiedział, no idźmy specustawą. No to trochę trwało, potem weszły inne ważniejsze zadania i przyznaję, to jest racja, rok co najmniej żeśmy, no że tak powiem, sprawę odłożyli.
Później pojawiła się ta koncepcja, co pan tam ma przed sobą na biurku, to ministra, że rzeczywiście na obiekty kubaturowe inżynierskie, na konstrukcje inżynierskie jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 50%. W międzyczasie, jakby pan śledził chronologicznie, ja zapraszam do siebie, ja to panu dokładnie datami pokażę, zmienił się rząd polski. I zanim się ukształtował nowy i ministrowie nabrali wody w usta i projekty zawisły w próżni. Nie przepadły, ja od razu zaznaczam, nie przepadły, ale zawisły w próżni. Proponowano nam wrzesień tego roku pod warunkiem, że będziemy gotowi z pełną absolutnie dokumentacją. I tak naprawdę my jesteśmy gotowi z tą dokumentacją oprócz jednego, oprócz uzgodnień na terenach zalewowych. Czyli krótko mówiąc, nie mamy odstępstwa ministra o przeprowadzenie inwestycji na terenach zalewowych. To co przy ulicy Mostowej. Myślę, że może tak, spuentuję to w ten sposób, tak odpowiadając panu radnemu Węgrzynowskiemu, że w tej kadencji uda nam się coś zrobić. W terenie, powtarzam. No właśnie. No i teraz projekt był właśnie, i teraz pan radny Piwowarski, most na tu mam dobre wieści, panie radny. Dzisiaj wróciliśmy z wicestarostą byliśmy na moście na w miejscowości Wygoda, byliśmy w Maksymowie na drodze i ustalenia są takie. Przetarg został rozstrzygnięty, mówię o nakładce, o drodze. Przetarg został rozstrzygnięty, wykonawca wyłoniony i jutro wchodzi na roboty. Mimo, że wójt protestuje, ale podjęliśmy decyzję. Trudno mimo protestu, bój się na mnie obrazi, potem może ja go przeproszę i się pogodzimy, ale on protestuje, a my wchodzimy na roboty, bo jak pan sam postuluje, drogę trzeba zrobić. I ja jestem w 100% też tego zdania, tym bardziej fatalnie, drodzy państwo, w tym roku nam wychodzą przetargi. Niestety mamy zero oszczędności, jak państwo wiedzą, niemal co sesja, nawet są sesje nadzwyczajne, gdzie musimy dokładać do przetargu. A więc od jutra, popołudnia, prace będą przebiegały, dlatego że niestety ten nieszczęsny most zablokował sprawę, więc prace będą przebiegały późnym popołudniem i nocą. Czyli zaczynamy, wykonawca będzie zaczynał o godzinie 16 i będzie robił drogę do 22, zamykając tą drogę. Ale proszę poczekać do końca, ja powiem jak do końca, jak to będzie wyglądało. Będzie zamykał tą drogę, o 22.15 będzie otwierał tą drogę, niech sobie jeżdżą jak chcą. A następny dzień znów tak samo przez 5 dni kolejnych, bo wykonawca się zobowiązał, że przez 5 dni wykona naprawi tą drogę. Natomiast co do mostu, 5 września, czyli za kilka dni mamy rozstrzygnięcie przetargu i liczymy, że już wyłonimy wykonawcę. Nie, że będziemy robili dokumentację, bo tam ludzie mnie atakowali dzisiaj na drodze, na moście, przepraszam, że będziemy dokumenty robić i tak dalej. Nie, nie będziemy. Dokumenty są zrobione, będzie wykonawca wchodził na robotę. I teraz powiem coś, co muszę tak powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało, bo nie było, że coś powiedziałem nie tak. Proszę uważnie słuchać to, co powiem. Tam na moście będą pewne prace zrobione dzisiaj, ale most będzie dalej zamknięty. Ale wie pan, wartownika tam nie postawimy. Więc jak na przykład ktoś będzie wracał z pracy, a droga będzie zamknięta, a do domu dojechać trzeba, a se dojedzie do tego domu, to my nie będziemy w to wnikać, nie? Ale droga będzie zamknięta przez most. Ale po 5 dniach wszystko wróci do normy i będzie jak w piosence. Mam nadzieję, że wtedy skończymy inwestycję tą drogową przez Maksymów, a rozpoczniemy pracę na moście. Tak, panie wicestarosto? Tak. No. Ja bardzo proszę, aby informacja o tym remoncie na miejscowość Maksymów i o tych utrudnieniach była umieszczona na Facebooku powiatu tomaszowskiego. A proszę bardzo, to pani... Dodatkowo w trakcie prowadzenia robót będą pracownicy przy szkole
bezpiecznego kierowania ruchem i będą na etapach tych trzech informować kierowców, tak, o zamknięciu w tych godzinach i proponować. No proszę Państwa, no byłoby absurdem na przykład, gdybyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że no co, teraz mając, nie dość, że przetargi nie wychodzą, że dokładamy, mając wykonawcę, który mówi w 5 dni zrobię Wam drogę, no to ze względu na uciążliwość, bo most, tak się zrobiło z mostem, jak się zrobiło, to co, nie zrobimy drogi? No dobrze, dobrze. Nie, no tu się postaramy. Byliśmy z wicestarostą osobiście na tej drodze, na moście, żeby załagodzić sytuację, powiedzieć, ale no nie możemy nie zrobić, nie możemy nie zrobić. Proszę? No z jednym się nie udało, ale z dwoma paniami starszymi też nie, ale no trudno, no ale to było, były ciężkie dzisiaj rozmowy na tej, na moście, przepraszam, bo to o most chodziło, ale no, no drodzy Państwo, no absurdem byłoby nie zrobić dzisiaj, czy wykonawca zejdzie z budowy, no i w tym roku tej drogi nie zrobimy, no. Więc no, będzie to uciążliwość, ale sami wiemy, jak nieraz jedziemy gdzieś na wakacje i w korkach stoimy po kilka godzin czy kilkanaście, bo jest droga robiona. No trudno, no musimy to przemordować i nawet jak się ludzie obrażą, to potem będą dziękowali, że mają taką drogę. Nie? Bo właśnie tak chciał podziękować i dziękował nam radny Misztal, który powiedział, że o jak bardzo, ja sobie pisałem, bardzo ładnie to wygląda. I ja dziękuję panie radny, że pan to zauważył, bo ja też to zauważyłem, że bardzo ładnie to wygląda. Nie tylko droga przez Łazisko tam w kierunku właśnie Będkowa, ale już od Będkowa w kierunku Łaziska. Rzeczywiście to bardzo ładnie wygląda. Są pewne rzeczy, które wynikają z technologii budowy drogi, a konkretnie z technologii wybudowania maszyn drogowych, bo tutaj jeszcze tak a propos tego, tej drogi do Maksymowa. Otóż tam żeśmy próbowali na wykonawcy trochę wymóc, aby zastosował trochę inną maszynę do kładzenia tej nakładki. No niestety nie ma maszyn dwumetrowych, no nie są większe, a każde, nie wiem, inne działanie byłoby niewłaściwe, no bo no musimy się dostosować do technologii. To ładnie wygląda. Ja zaręczam, że jeszcze to porobimy i tu odpowiadając panu radnemu, łączę to z panem radnym Olkiewiczem. No niestety mamy deficyt destruktu. Naprawdę mamy deficyt destruktu i samorządy, panie radny, też mają deficyt destruktu. To przechodzi ludzkie pojęcie, bo mnie się też to w głowie nie chciało pomieścić. Mówię, to jest niemożliwe. Ale rzeczywiście tak jest, nawet TBS, miejska spółka wystąpiła do nas o ileś tam wywrotek, no nie do nas, przepraszam, do Zarządu Dróg Powiatowych. No i pani dyrektor dwukrotnie odmawiała, mówiąc, że no niestety mamy tak ogromne potrzeby i tak mało tego komponentu, że nie starcza nam na nasze ten równania dróg, ale i tu jest najlepsza odpowiedź, bo pan radny Sitek nie pytał, ale ja odpowiem, bo już wiem. Bo... właśnie tam też jest nasza droga powiatowa przez las, gdzie byliśmy, oglądaliśmy. Dowieźliśmy tam całą masę gruzu. No niestety wozimy gruz z budów różnych, jeśli możemy go pozyskać. I utwardzaliśmy to. Ile tego było, panie? 70 samochodów, panie radny, dowieźliśmy gruzu na utwardzenie drogi właśnie tej powiatowej, którą byśmy oglądali. No i być może no, te pobocza będziemy też sukcesywnie też wywrotkami dowozić i utwardzać, bo to są no, ważne rzeczy i my to wiemy, ale no, destruktu kupić się nie da, bo samorządy chyba, że pan będzie wiedział, gdzie jest do sprzedaży za darmo, to go wtedy kupimy. Dobrze. Ale panie starosta, ja dałem też alternatywę. Mówiłem o innym czynniku, nie tylko o destrukcie. Nie, ale ja mówiłem, no, że dlatego kupujemy i tak 70 wywrotek żeśmy już przywieźli. Nie? No więc jak mamy tą alternatywę, to go korzystamy. A na kolei jest, tak? Nie, tu kolega mówi, że mogę z kolei przywieźć coś. No. Ja się piszę. Jeśli ja nie widzę problemu, ja mogę wam tu nawieźć, tylko nie wiem jak z ochroną środowiska, bo to jest odpad. Sprzeda, to nie ma problemu, żebyśmy to kupili. No to tyle z mojej strony i proszę, tak może humorystycznie w niektórych momentach zabrzmiało, ale naprawdę ja mam takie poczucie, że no wszyscy byśmy chcieli wszystko. No tylko musimy mierzyć siły na zamiary i wiele przedsięwzięć jest realizowanych. Przetargi wychodzą w tym roku bardzo źle. Nie wszystko nam się udało, tak żeśmy planowali, ale to nie znaczy, że te zadania wypadają, odpadają, że o nich zapomnimy. Nie, będziemy dalej realizowali.
Dziękuję. Panie starosto, tą alternatywą jest niesort. Niesort. Ja mówiłem jeszcze o niesorcie, żeby kupić niesortu. Ja wiem, że destruktu nie ma, ale żeby niesort, to i na pobocze niesort się nadaje. No właśnie to, żeśmy zrobili te 70 wywrotek na tą na razie inną drogę. Nie, to nie niesort był, tylko gruz. A tam no mówimy to niesort. Od zero. Niesort, gruz, wie pan, ja mówię tak poglądowo, żeby każdy wiedział, o co chodzi. No. Więc taki wniosek bardzo bym prosił, żeby rozłożyć, żeby zabezpieczyć mieszkańców. Dziękuję. Pan radny Banasiak jeszcze, proszę bardzo. Ja chciałbym jeszcze, żeby nie odpuszczać panu staroście nie, od mikrofonu, żeby nie odchodził i odpowiedział. Ja chętnie bym uczestniczył w konwencie wójtów właśnie w tej sprawie, o której rozmawialiśmy tu z panem Mariuszem Węgrzynowskim. Tylko mówię, muszę mieć informację, żeby informacja dotarła telefoniczna. Spotykamy się w tej i tej gminie, czy tutaj, proszę uprzejmie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Sprawa tej ulicy Popiełuszki. Również chciałbym uczestniczyć w rozmowach między panem prezydentem, panem po prostu, żebyśmy spotkali się wspólnie. Ja mam w tym interes niewyborczy. Tylko ja tym kobietom kaloszy pod kościół nie będę podkładał. No. Ja muszę zapewniać tam im po prostu, żeby weszły czyste do kościoła. Pan prezydent wyraża wolę, mówię od razu, wyraża wolę, żeby ta współpraca na zasadzie właśnie udrożnienia tego i kanalizacji, żeby ona wspólnie wychodziła. I teraz jak ja usłyszę od pana i od pana prezydenta na przykład, że robimy to w taki i taki sposób, ja odstępuję, a tego tematu tu nie poruszę już w życiu. Dziękuję bardzo, ale chciałbym uczestniczyć. No. Dziękujemy bardzo. Dobrze, panie radny, ja zapewniam. Tu jest obecny sekretarz powiatu, który zwołuje konwenty wójtów i już słyszy. I ja zobowiązuję pana sekretarza, żeby dopilnował, że jak będzie najbliższy konwent, żeby pana radnego też na ten konwent zaprosić. Natomiast co do prezydenta, jak najbardziej, proszę bardzo. Właśnie. Jeszcze tylko bym wtrącił, skoro tak, to pan sekretarz mógłby zaprosić również komendanta straży i policji na taki konwent, prawda? Bo to jest bardzo istotna sprawa. Po co potem robić ponowne spotkania, skoro my mamy wszystko kawę na ławę wyłożone, przedstawimy problem i z głowy. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania do pana starosty? Proszę bardzo, pan Krzysztof Pardy. Ja chciałem tylko panie starosto zapytać, czy ulica Wąwalska to w tym roku będzie zrobiona, czy to będzie przełożone na następny rok? Bo tam te chodniki są porobione, bo to było porozumienie z wójtem. I chciałem dopytać, bo tam jest tragicznie. Tak, panie radny, będzie zrobione nie tylko porozumienie z wójtem, ale i prezydentem. Prezydent był poproszony przez wójta i przez nas, żeby dołożyć do tej części chodnika, który wybudował wójt, żeby on był kontynuowany dalej, nie pobocze utwardzone, bo tak było pierwotnie w dokumentacji i tak mieliśmy to zrobić. Czyli generalnie ulica miała być tylko wykonana z utwardzonymi poboczami. Prezydent dołożył rzeczywiście do tego, a więc po tej stronie, gdzie był chodnik, znaczy co został zrobiony chodnik przez wójta, będzie dalej zrobiony chodnik no do szkoły chyba tam jest, czy do skrzyżowania. Nie. Do tego, za przejazd kolejowy. No tam jak, tak była dokumentacja, nie pamiętam miejsca dokładnie, ale tu chyba, że pani miał uzupełnić. Za przejazd kolejowy. Tak, będzie połączenie. Tak. W tym roku tak. Jeszcze. W tym tak? Roku, tak. Dziękuję. Tak. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę. Dziękujemy panu staroście. Ostatni punkt, sprawy różne. Wpłynął jak co. Kwartał, właściwie lokalny rynek pracy jest do biurze rady. Szanowni państwo, mogą sobie się z nim zapoznać. Leżą w biurze rady zaproszenia dla państwa radnych. Ci, którzy jeszcze nie odebrali, to proszę, żeby je odbierać na bieżąco, bo później tam stosy takie zostają. I zaglądać do skrzynek waszych korespondencyjnych, bo też one się czasami tam przepełniają. Nie mówię tu konkretnie personalnie, globalnie. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam obrady 38. sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo wszystkim państwu za cierpliwość.